Witaj w dziewiątym odcinku podcastu Finanse w Twojej Firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie, ale niekoniecznie mają zaawansowaną wiedzę z tego zakresu. Ja nazywam się Wojciech Plona, jestem prezesem Plona Consulting, czyli spółki, która wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami na podstawie twardych danych. Temat dzisiejszego odcinka Dotyczy problemów z płynnością finansową, a konkretnie, co zrobić, kiedy czujesz, że w Twojej firmie zaczynają pojawiać się problemy finansowe. Porozmawiam więc o tym, po czym widać, że Twoja firma może być narażona na problemy z płynnością finansową i jak w praktyce możesz im zapobiegać. Tytułem wstępu chciałbym rozwinąć krótko to, jak w po powszechnym zagadnieniem są problemy z płynnością finansową w małych i średnich firmach. Przygotowując się do nagrania tego odcinka, Przeszukałem parę raportów i to, co w nich znalazłem, prawdopodobnie szokuje wielu z was, bo chociażby Business Insider podaje, że 82% firm upada przez niewłaściwe zarządzanie finansami i problemy z płynnością finansową. Idąc dalej, firma BACS w swoim raporcie z 2020 roku umieściła informację o tym, że ponad połowa małych i średnich firm często spotyka się ze spóźnionymi płatnościami od swoich klientów. A aż 34% tych firm miało przez te opóźnione płatności problemy z uregulowaniem własnych zobowiązań na czas. Trafiłem nawet na badania firmy QuickBooks, które wykazały, że około 70% właścicieli małych firm przynajmniej raz nie mogło spać, bo martwiło się o płynność finansową. Jak widzicie, nie rozmawiamy tutaj o odosobnionych przypadkach. Ten problem jest bardzo, ale to bardzo powszechny. W tej sytuacji nie pomogą oczywiście bardzo zmienne w ostatnich 2 trzech latach warunki rynkowe. Nasze doświadczenia z Plona Consulting dodatkowo potwierdzają te wnioski, bo po przeanalizowaniu tego, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do nas właściciele firm, okazało się, że jednym z najczęściej powtarzających się tematów jest właśnie płynność finansowa. To wszystko sprawia, że czuję się wręcz zobowiązany, aby nagrać taki odcinek. Jeżeli należysz do tych 70% osób, które nie mogły spać przez płynność, to mam nadzieję, że ten materiał pomoże Ci odzyskać zdrowy sen. Jeżeli jesteś natomiast wśród tych bardziej szczęśliwych 30%, to mam nadzieję, że to, o czym będę dziś mówić, pomoże Ci się w tej części 30% utrzymać. W dzisiejszym odcinku opowiem zatem o istocie płynności finansowej, o tym, jaki jest kluczowy wskaźnik, który informuje Cię o płynności Twojej firmie. Podam sprawdzone sposoby na zwiększenie płynności, a na koniec opowiem krótko o tym, jakie cykliczne działania możesz wdrożyć do Twojej firmy, aby jak najlepiej zaopiekować temat płynności. Zacznijmy od podejścia, które warto przyjąć, jeżeli chodzi o płynność. Już na samym początku warto sobie powiedzieć wprost: że pieniądze są tlenem organizacji, który zasila jej wzrost. Praktyka pokazuje, że większość firm, które osiągnęły ponadprzeciętne wzrosty, miała w odpowiedni sposób poukładaną politykę płynności, która zapewniała szybki dopływ gotówki i możliwości finansowania wzrostu. Z drugiej strony są oczywiście podmioty, które posiadały zewnętrzne finansowanie, dające im dźwignię. Ich brak jest prawie zawsze konsekwencją zasad, według których prowadzimy nasz biznes. To, na co pozwalamy i co akceptujemy w odniesieniu do naszych klientów oraz dostawców. Dlatego tak ważne jest, aby stale nad tym pracować, identyfikować obszary, w których możemy poprawiać przepływ pieniądza w firmie. Jeżeli chodzi o mierzenie, to istnieje jeden kluczowy wskaźnik, który w uproszczeniu pokazuje to, jak będzie wyglądać płynność w Twojej firmie, jak wygląda płynność w Twojej firmie. Oczywiście jest wiele wskaźników, które się na niego składają, jest wiele wskaźników, które pokazują różne poziomy tej płynności, natomiast jest jeden, który też odwzorowuje pewną efektywność Twojej organizacji, jeżeli chodzi o płynność. Tym wskaźnikiem jest cykl konwersji gotówki który pokazuje, w jakim czasie wydawana przez nas złotówka wraca do firmy i do naszej kieszeni. W najprostszy sposób, cykl konwersji gotówki można przedstawić następująco. Zaczynamy w punkcie A, czyli tam, gdzie mamy gotówkę, następnie za gotówkę kupujemy materiały, z materiału produkujemy, następnie magazynujemy, sprzedajemy, wysyłamy do klienta, wystawiamy fakturę i docieramy do punktu B, w którym znów otrzymujemy pieniądze. Cykl konwersji określa właśnie to, ile czasu, ile dni zajmuje nam przejście z punktu A do B. Im dłuższy cykl konwersji gotówki, tym gorzej, bo może oznaczać kłopoty z płynnością. Im krótszy cykl, tym lepiej, bo tym szybciej gotówka wraca do spółki i może być ponownie wykorzystana. Jeśli cykl zobowiązań jest dłuższy niż cykl operacyjny, cykl konwersji gotówki będzie mieć wartość ujemną, co oznacza, że spółka finansuje się na swoich dostawcach. Dla niej bardzo komfortowa sytuacja. Jeśli jednak okazałoby się, że cykl zobowiązań jest długi, bo spłata zobowiązań przez spółkę jest nieterminowa, byłby to sygnał bardzo negatywny. Aby lepiej poznać cykl konwersji gotówki w Twojej firmie, należy wyróżnić pewne składowe, które mają na niego wpływ, a są to: między innymi cykl sprzedaży, cykl wytwarzania produkcji i magazynowania, cykl dostaw i cykl fakturowania i zapłaty. O tych cyklach i to, jak do nich podchodzić, będę mówił jeszcze w dalszej części podcastu. Zdaniem docelowym w cyklu konwersji gotówki jest sytuacja, w której zapłata następuje po cyklu sprzedaży, a przed dostarczeniem produktu czy usługi. Mając to za sobą, chciałbym opowiedzieć teraz o kilku radach, które mogą Cię skłonić do zmiany myślenia na temat płynności, bo zauważam, że właściciele firm często mają w tym temacie pewne przeświadczenia, które po prostu warto czasem zweryfikować. Numer 1. Przestań mówić, że u nas w branży tak to wygląda. To są często nasze założenia, natomiast jest to wytłumaczenie, dlaczego mielibyśmy tego nie zmienić. Numer 2. Poproś o codzienne raporty na temat stanu konta wraz z krótkim wyjaśnieniem, co się zmieniło w ciągu ostatnich 24 godzin. W momencie, kiedy będziesz śledzić codzienne przepływy swojej firmy, o wiele lepiej zrozumiesz jej funkcjonowanie i sam zobaczysz miejsca do optymalizacji. Takie raporty możesz uzyskać najczęściej od osoby od administracji, od księgowości lub od dyrektora finansowego. Numer 3. Raz w tygodniu zestaw ze sobą stan konta z należnościami i zobowiązaniami. Śledzenie finansów w odpowiednim, odpowiednim krótkim cyklu pozwoli Ci odpowiednio szybko zareagować na negatywne rzeczy, które mogą zacząć się dziać w Twoich finansach. Numer 4. Poproś swoich kontrahentów, nawet dużych, aby zapłacili Ci wcześniej. Z moich doświadczeń wynika, że suszenie głowy pomaga i daje efekty w postaci szybkiej gotówki na koncie. Numer 5. Przypilność, aby faktury były wystawiane możliwie jak najszybciej. Często spotykam się z sytuacją, w której od momentu, kiedy można już wystawić fakturę, do momentu, kiedy jest faktycznie wystawione, mija czasami kilka dni lub tygodni. Numer 6. Doceniaj klientów, którzy płacą szybciej, poprzez dodatkową to wartość w usługach, produkcie, który dostarczasz. Kiedyś słyszałem taką historię, że. I pewna firma, z, dla, dla swojego klienta, który opłacał faktury w terminie, wysyłała jakieś kupony lub zdrabki dla pracowników księgowości, żeby mieli coś ekstra, albo przynajmniej zawsze jak był stos faktur, zawsze dobrze myśleli o danej firmie i przekładali te faktury na górę kubki do zapłacenia. Numer 7. Kilka dni przed terminem. Komunikuj o zbliżającym się terminie płatności. Wielu klientów do momentu, kiedy nie dowie się o przeterminowanym terminie płatności, nawet nie zaprząta sobie tym głowy. Numer 8. Jeśli wystawiasz faktury cyklicznie, zastanów się, czy nie podpiąć płatności z karty, wdrożyć rozwiązanie, które będzie pobierało automatycznie. Numer 9. Porozmawiaj, z czego wynikają opóźnienia w płatnościach. Być może to kwestia niezadowolenia lub niedziałającego procesu. Na przykład zawsze e-mail z fakturą wpada w spam. I to właśnie dziewięć kluczowych rad, które wdrożenie do Twojej firmy może przynieść niesamowite efekty, jeżeli chodzi o płynność finansową. Wszystkie te inspiracje, które wymieniłem, sprowadzają się tak naprawdę do trzech obszarów: czyli skrócenie czasu cyklów, cyklów dotyczących sprzedaży, wytwarzania, produkcji, magazynowania, cyklów dostaw, cyklu fakturowania i zapłaty, eliminację pomyłek oraz modelu, zmiany modelu biznesowego i jego założeń. Pamiętajcie jednak, że to, co powiedziałem, to nie są jedyne sposoby, jak można w szybki sposób zmieniać płynność. I teraz podzielę się z wami metodą, którą klientów Plana Consulting pomogła skrócić cykl konwersji gotówki nawet o kilkadziesiąt procent. Metoda jest banalnie prosta i polega na cyklicznym zadawaniu sobie zestawu pytań, w konsekwencji których testujemy nowe sposoby poprawiania płynności. I teraz podzielę się z wami tymi właśnie czterema pytaniami, więc uwaga. Po pierwsze, co możemy zrobić, aby skrócić cykl sprzedaży? Weźcie swój dział handlowy raz na jakiś czas, pokażcie im, ile faktycznie to trwa i zadajcie im pytania, co oni dzisiaj mogą zrobić i co mogą zrobić klienci, aby faktycznie ten czas skrócić możliwie jak najbardziej. Pytanie drugie: jakie mamy sposoby na skrócenie cykli wytwarzania, produkcji i magazynowania? Weźcie swojego dyrektora operacyjnego, dyrektora produkcji, pokażcie, jak wygląda cały cykl, ile dni co trwa i co. Może on zrobić? Jakie działania może podjąć, aby faktycznie skrócić ten czas? Pytanie trzecie, w jaki sposób skrócić czas dostawy? Jeżeli macie kogoś odpowiedzialnego za logistykę, za dostawy do klienta albo do nas, to zastanówcie się, jak skrócić tego typu czas. Czasami inny sposób dostawy może generować dodatkowe korzyści. Pytanie czwarte, w jaki sposób skrócić czas fakturowania i zapłaty? Warto tu porozmawiać. Z działem w księgowości, z, z osobą odpowiedzialną za wstawianie faktur i za windykowanie, jakie działania można podjąć, aby skrócić czas od momentu wystawienia faktury do momentu zapłaty przez klienta. To wszystko chciałbym uzupełnić krótką anegdotą. Czasami, prowadząc biznes i mając problemy z płynnością finansową, spojrzenie z innej perspektywy jest o wiele trudniejsze, ponieważ Przywiązanie do pewnych klientów, przywiązanie do pewnych standardów, przywiązanie do pewnych działań, które powtarzamy co miesiąc, jest bardzo trudne. A często sprawdzają się dość proste, a nawet oczywiste metody. Na myśl mi przychodzi pewien przykład klienta, który jest w branży dużej prosperity. Można powiedzieć, że dużo klientów wręcz czeka na jego usługi, mimo wszystko ma problemy z płynnością finansową. Co ciekawe, Okazało się, że są powtarzający się klienci, którzy notorycznie nie płacą. Więc na moje pytanie, dlaczego nie zrezygnujecie z klientów, którzy nie płacą, jak przed Waszymi drzwiami stoi kolejka kolejnych klientów? W tym wypadku akurat klient dostosował się i porozmawiał z ze swoimi dotychczasowymi klientami, że jeżeli nie zaczną regulować w terminie swoich płatności, to będą musieli się pożegnać, ponieważ na ich miejsce są nowi klienci. Z częścią oczywiście trzeba było się rozstać, natomiast część zaczęła już płacić w terminie, co spowodowało, że problemy z płynnością finansową w tym akurat przypadku zniknęły. Podsumowując, jeżeli spośród całych finansów firmy miałbym wskazać jedną rzecz, którą warto mierzyć i często kontrolować, to jest właśnie płynność finansowa. Bo płynność jest dla Twojego biznesu jak tlen. W dzisiejszym odcinku powiedziałem o tym, Czym jest cykl konwersji gotówki? Przekazałem Ci 9 wskazówek, które pomogą Ci zapobiegać problemom z płynnością, oraz zdradziłem naszą prostą metodę na skracanie cyklu konwersji gotówki. Bardzo dziękuję, że zostałeś dziś ze mną do samego końca. Kilka osób pytało mnie o to, czy możemy im podsyłać informacje o nowych odcinkach, więc pomyślałem, że wspomnę jeszcze o tym, że jeżeli chcesz dostawać mailowe powiadomienia o nowych odcinkach naszego podcastu, możesz wejść na www.kaplonaconsulting.pl do zakładki Podcast i zapisać się na nasz newsletter. Tymczasem jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie w naszym dziesiątym, można by powiedzieć, jubileuszowym odcinku. Cześć!